Opuszczamy Adelaidę. Jedziemy do Azji. Jedziemy. No jeszcze idziemy na wylotówkę, będziemy jechać w stronę Azji. Potem jedziemy. W Adelaidzie spoko. Słoneczko w końcu wyszło, byliśmy na wieczorku poezji. Byliśmy na rowerach. No ale na szczęście już zmierzamy na Outback, na pustynię. Jaramy się na maksa, mamy trochę jedzenia, wody z litr. No i chyba jakoś przetrwamy ten wyjazd. Uszliśmy 100 metrów, patrzymy, a tutaj wózek z Aldika. Także chyba na wylotówkę te 5 km przejdziemy się z wózkiem. Pakuj się, Maniura. Dobra. Prowadzisz? Ja piłem. O, to jak piłeś? Nie jedź. Trzymaj. Muszę uważać tylko na jajka. Weź potrzymaj jajka. No, a tak się bałem, tak mi się nie chciało dzisiaj wyjść. Bo mówię, kurwa, iść 6 km z takimi plecakami. Także generalnie żeśmy ogarnęli taki ciekawy sposób na wychodzenie na wylotówkę z miasta. Mieliśmy dzisiaj 6 km. Po prostu bierzecie wózek, szukacie na mapie blisko wylotówki supermarketu, żeby już nie robić takiej lipy i nie zostawiać ich na dziko. To my tutaj mamy zwrot wózków, tylko problem jest taki, tam jakaś pani jeździ tymi wózkami. To są wózki z Kolsa, my oddajemy wózek z Aldika, ale oni sobie jakoś to chyba już ogarną. Także polecamy, leciutko można na wylotówkę, nie obciążając pleców, się wydostać. Także udało nam się złapać pierwszą ciężarówkę na stopa, jedziemy do Port Pirem, jakieś 2 godziny jazdy, także to jest 200 km, czyli zostanie już nam tylko 2800 do Darwin. To jest nasz kierowca. What's your name, by the way? Toro. Toro. I'm Magic. Magic. M-A-C-I-E-K. Magic. No, także jedziemy sobie, krajobraz powoli zaczyna się zmieniać, ale to jeszcze nie jest pustynia. Pustynia dopiero czeka na nas za jakieś może 3-4 godzinki drogi. Już trochę nie możemy się doczekać. Drodzy, ostatnia miejscowość, którą właśnie opuszczamy, jest już znak na Darwin, jest znak na Perth. Do obu miejscowości jest jakieś około prawie 3000 km.
Więc pomyślcie, jakie tam musi być zadupie, jeśli nie oznaczają żadnych innych miejscowości, których praktycznie tam nie ma. O, jest Alice Springs większe. Ale to trochę tak jakby we Wrocławiu był znak na Barcelonę czy na Gibraltar. Do Gibraltaru chyba jest 3100 km. I nic po drodze. Na szczęście mamy dwa litry soku, więc powinniśmy dać radę. Damy radę. Na tym znaku możecie dokładnie zobaczyć. Do Darwin wiedzie droga Stuart Highway, przy której są Pimba, do niej próbujemy się dzisiaj dostać, 171 km, Cooper Pedy 537 i Alice Springs 1221, to już nie dzisiaj. Więc w sumie są po drodze do Alice Springs dwie wiochy. Najdłuższy odcinek 700 km. Powinno nam wystarczyć tego soku. Jeszcze nic nie wypiłem. No, dzień trzeci. Od wczoraj za daleko nie ujechaliśmy. Cały czas jesteśmy przy tym znaku. Wypizgało nas w nocy niemiłosiernie. Była taka temperatura, namiot cały oszroniony. Trzy pary skarpet, a i tak trzęsą się zimna. Teraz wjeżdża elegancko śniadanko. Humusy, jajusy. Kawikson zaraz będzie. I tyle. Ogarniamy się, jemy i lecimy na ten do Alice Springs. G'day, g'day. How you going? What do you know? They'll strike a light. G'day, g'day. And how you going? Just say good day, good day, good day, and you'll be right. Isn't it great to be an Aussie, taking a walk along the street, looking in shops or buying a paper, stopping and having a yarn with people that you meet down at the pub. No dobra, no to tak jak mogliście zauważyć, dotarliśmy, złapaliśmy pierwszego stopa. Znajdujemy się na outbacku australijskim, w miejscowości Timba, czyli 180 miejscowości, stacja benzynowa i jakieś kilka hoteli. Do następnej miejscowości zdaje się jest około 370 km. O, możecie road train zobaczyć, czyli road trainy, czyli takie no drogowe pociągi. Zazwyczaj nazywa się tak tiry, które mają kilka przyczep. No i co? Tu właściwie oprócz martwych kangurów na drodze nic do tej pory szczególnego nie widzieliśmy. I ten. I idziemy na drogę, mamy jeszcze 3 godzinki łapania, może nam się uda coś złapać. Maniura, jak pierwsze wrażenia? No pusto. Pusto, nie to nic tu nie ma, ale jest fajnie. Fajnie, tylko pogoda jeszcze jakby było trochę cieplej. No. Ale na północ będzie lepiej. Nocka mam nadzieję też będzie cieplejsza niż wczoraj, ale mam nadzieję, że nie będzie tutaj, tylko kawałek dalej na północ. No oby, oby. To daleko nie ujechaliśmy wczoraj. Spaliśmy sobie tam gdzieś na tej stacji w miejscowości Pimba. Zwracamy teraz na to samo miejsce co wczoraj, ale przynajmniej mamy co robić, bo leży tutaj taka blaszka. Widzicie tą białą blaszkę? I będziemy z Majkiem robili zawody w rzucaniu kamieniami w blaszkę. Maniek gotowy? Urodziłem się gotowy. Plecaki tu i rzucamy za białej linii. Ja
Ja reprezentuję Polskę, a ty? Ty reprezentujesz Polskę B, ja reprezentuję Polskę A. How much room have you got there? We stop. I might take this. Thank you very much for stopping. That's where are you going? Oh, Darwin. Oh, really? Darwin, yeah, wow. Right away, I'm going to go. Yeah. It's almost 3,000 km, so. Ciężko sobie to wyobrazić, że mogę iść teraz 1000 km w tamtą stronę i teoretycznie, tak jak patrzę na mapę, to nic się nie powinno zmienić, powinno to wyglądać mniej więcej cały czas tak samo, ale aż tak szalony nie jestem, więc zaraz wracam na parking. Tak z grubsza, no to nic tu nie ma. Ale w sumie fajne jest takie uczucie, że nic tu nie ma. Ciekawe jak ci aborygeni tu żyli. A, wylądowaliśmy w Cooper Pedy, wioska hardkorowa pośrodku pustyni. 500 km stąd na południe jest Adelaida, 700 na północ Alice Springs. Nawet nie chcę myśleć na wschód i na zachód, ile jest Perth i Sydney. Miasto takie, widać co tu, kopalnia czego jest? Dookoła wszystko jest obkopane, jeszcze nie wiemy czego kopalnia, musimy się dowiedzieć. Ale miasteczko słynie z budowli podziemnych. Jest tutaj podziemne hotele, podziemne biblioteki. Coś jeszcze było podziemne. My sobie możemy podziemny namiot dziś, a podziemny wychodek, tak. Byli jacyś autostopowicze w ogóle na drodze, stoją, łapią na Alice Springs, ale nasz kierowca powiedział, że jutro jak wstaniemy o 8, to da nam podwózkę. A tak się bawią tutejsi lokalsi. Podwójny zrób. Dobrze, no wiem, widzę właśnie. No i wszystko jasne, trafiliśmy dzisiaj na festiwal w Cooper Pedy. I gościu dał nam jakieś kiki do żonglowania, żebyśmy żonglowali. Ale dzisiaj wydaje się, że będzie ciekawie tutaj. Ciekawa chyba się Wiksa szykuje. Idziemy kupić sobie jakieś coś do jedzenia może. Wodę. I może po browarku, Maniura? Jak byłby jakiś tani likorek? Dużo osób nam mówiło, że właśnie aborygeni mają problem z alkoholem. I wjechaliśmy do takiego pierwszego miasteczka, gdzie ich populacja jest dość znaczna. Bo w całej Australii to ponoć 2-3%, czyli wcale nie tak dużo. No, ale odnośnie tego problemu z alkoholem, to w miasteczku jest pełno takich znaków, tak jak tutaj na tej altance. Także pilnują ich.
ponoć właśnie jest coś takiego, że jak znajdą pijanego aborygena, od razu biorą go na dołek, ale aborygeni to lubią, no bo zostaną zamknięci na noc, mają wygodny nocleg, rano śniadanko, potem jeszcze zazwyczaj lunch jakiś. Także sami często nawet zgłaszają się na policję, żeby zostać złapanym i umieszczonym w takim miejscu. No, ale miasteczko Cooper Pedy mega mi się podoba, bardzo spokojne, bardzo odludnione. Także polecam przyjechać na jeden dzień, może nie na dłużej, no bo za dużo tu też znowu nie ma. Takie coś do tej pory widziałem tylko na filmach, że ludzie podjeżdżają na parking i na wielkim wyświetlaczu oglądają film. Dzisiaj będzie leciało Powrót do przyszłości, także klasyka filmów science fiction. Maciek uwielbia filmy science fiction, więc już się cały trzęsie z podniecenia. Ale to jest drive-in cinema, więc chyba tylko samochodem, nie? Czy nie powinniśmy stopa tam łapać, stary? No przy wjeździe tutaj, no. Pod wyświetlacz. Ale mamy plan ugotować sobie w trakcie filmu makaron, przekąsić coś, bo jutro musimy wstać wcześnie rano. O 7.30, przed 8 musimy być na wylocie, bo tak się umówiliśmy z naszymi kierowcami. No, ale wieczór mamy jeszcze dla nas. Idziemy na film. Maciek, zapraszam Cię do kina. Płacisz za bilet? Tak. Dzisiaj widoczek mamy taki. Proszę zobaczyć. Zbieramy się, bo za pół godziny mamy transport do Alice Springs. Maniura poszedł za potrzebą na stację benzynową. Przyniesie jakąś wodę, wypijemy kawkę. I 700 km drogi przed nami. W międzyczasie być może zastanawialiście się, my się zastanawialiśmy, dlaczego ktoś w ogóle zakłada osadę w takim miejscu, na takim zadupiu. Historia jest tego miejsca taka, że kiedyś tutaj pan, który jako pierwszy Australię przebył z południa na północ, pan Stewart, którego nazwę nosi ta autostrada, na której jesteśmy, Stewart Highway, to w sumie nie od niego się zaczęło. Zaczęło się od takiego ojca z synem, którzy przybyli tutaj w 1914 roku poszukiwać złota. Nie mogli znaleźć złota, założyli osadę i ten ojciec wysłał syna 14-letniego, żeby wodę poszedł znaleźć. No ale wody też nie udało się znaleźć, za to znalazł kamień, jakiś kamień szlachetny i teraz cała ta wiocha opiera się na wydobywaniu kamieni szlachetnych. Wszędzie dookoła możecie tutaj zobaczyć takie wykopaliska. Nie wiem, czy je widać na tej kamerze. No i tak właśnie powstała wioska Cooper Pedy, a nazwa wzięła się z aborygeńskiego Kopa Pedy, co oznacza biały człowiek w dziurze. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta historia. Postaram się opowiadać więcej takich historii ciekawych. No a teraz czekam na Maniurę, czekamy na transport. Coś chyba Maniurę przycisnęło, bo już pół godziny go nie ma. Wygląda na to, że ujechaliśmy kawałek. Zmieniamy stan na północny z południowego. Także cały czas do przodu, ciśniemy dalej, chwila przerwy, no ale wiadomo, czasem trzeba coś zjeść. Tutaj mamy widok na Alice Springs. Jedno z większych miasteczek właśnie pośrodku Outbacku w Australii. Słynie chyba z tego, że niedaleko jest ta święta góra Uluru, na którą będziemy jutro jechać. Ale no, zaraz obok, 460 km stąd, no, ale jak na odległości tutaj to wcale nie tak daleko.
chciałem wam właśnie coś powiedzieć o aborygenach, pomimo że właściwie znajdujemy się na Anzac Memorial, ale poznałem ich, w sumie poznałem. Paru podeszło do mnie ostatnimi dniami, prosząc o dwa dolki. W sumie nie pytałem nawet na co, nie dałem, bo nie jest to rozwiązaniem. Oni tutaj właśnie siedzą na socjalu głównie, piją alkohol, a mają bardzo słabą rezystancję, więc bardzo szybko się upijają i potem robią problemy. Takie właśnie jest oblicza aborygenów obecnie w Australii z punktu widzenia przeciętnego Australijczyka. No ale przecież to nie wszystko. Mają swoje osiągnięcia. Osiągnięcia to też tak można powiedzieć, bo co oni odkryli? Bumerang, odkryli właśnie taki instrument didgeridoo, chyba najsławniejszy właśnie z ich instrumentów muzycznych, który przypomina trochę rurę od odkurzacza i nawet można go zastąpić rurą od odkurzacza. Andrzej nam pokazał, zagrał świetny koncert do Rammsteina. Ale poznaliśmy tutaj właśnie w Alice Springs hosta, który interesuje się kulturą aborygeńską i trochę z innej perspektywy przedstawił nam, jak oni patrzą na świat. Oni są bardzo mocno przywiązani do swojej ziemi i do rodziny, przez co nie mają takiej ambicji dążenia do pieniądza, tak jak my. Zbliżamy się powoli do Uluru. Widać już pierwszą skałę tam w oddali. Tutaj mamy ten fantastyczny czerwony piasek. A tam jest sobie słone jezioro. Jedno z wielu na Outbacku. Może jeszcze dzisiaj zdążymy nam się dojechać. Może jeszcze dzisiaj zdąży nam się. Nie, może jeszcze dzisiaj uda nam się zdążyć dojechać pod samą górę, na zachód słońca. No, można się wspinać do końca roku, jeszcze też można się wspinać. Później już prawnie będzie to zakazane. No, góra jest święta dla aborygenów. Ja nie mam w planach tego, żeby tam wchodzić na sam szczyt, bo jeśli to jest dla nich święte, oni też tego za bardzo nie lubią. To trochę tak, jakby ktoś, nie wiem, przyjechał do Bieszyc i mi zaczął skakać po kościele świętego Jakuba, do którego chodzę co niedzielę, więc raczej by mi się to nie podobało, dlatego tylko pod górę, pod skałę czerwoną sobie wejdziemy. No i jakoś to też będzie spoko. Jakby się mogło wydawać, ta góra, którą wam wcześniej pokazałem, to jest Uluru, ale tak naprawdę to jest inna skała, która przypomina trochę sławną Uluru. Uluru jest trochę dalej, a tam jest, mamy kierowcę aborygena, który jest trochę naszym przewodnikiem i on powiedział, że ta góra jest teraz prywatnie rządzona przez białych ludzi i nawet aborygeni nie mogą tam pójść, muszą aplikować o specjalne pozwolenie, więc strasznie to jest smutne, jeśli się z ich punktu widzenia na to spojrzy, no ale cóż zrobić. Uluru, święta góra aborygenów, jedna wielka skała. Właściwie święta jest głównie dlatego, że jest trochę jak gąbka i jak przechodzi deszcz, to wsiąka dużo wody i potem powoli przez cały rok ją oddaje. I dla aborygenów jest to bardzo ważne miejsce. Zresztą dla nich cały ląd jest bardzo ważnym miejscem. Wschód słońca nad Uluru. Proszę sobie obaczyć, jak tam pięknie słoneczko wschodzi.
Wczoraj był zachód, dzisiaj mamy wschód. Spaliśmy tutaj w namiocie z takim widoczkiem. I tam zaraz będziemy na przełaj. Tam są dziś bramki na drodze. Trzeba płacić $20 za wjazd, ale my pójdziemy tamtędy przez burz i staniemy na drogę i resztę sobie podjedziemy. I wtedy mamy nadzieję, że nam się uda wyjść tam bez płacenia. No, zobaczymy. Zimno jak nie wiem co, 1 stopień chyba dzisiaj w nocy. No, także wychodzimy już powoli na drogę. Udało nam się dojść za bramki. Mamy nadzieję, że nie będą sprawdzali biletów. Już pod całą skałą. Także jakbyście chcieli kiedyś wbić na lewo na Uluru, to musicie z ostatniego pola kempingowego takim przez taki busz się przedrzeć. Ubierzcie sobie takie buty, czy takie jak ma Maniura, nie są najlepsze, bo strasznie jest ostra trawa, no i też wiadomo, węże, pająki może zabić. Na szczęście w zimę jest dużo lepiej pod tym względem. Dobra, jest już droga. Zobaczcie. Właśnie testujemy tutaj nowe ujęcia. Mariusz nagrywa z lotu ptaka. Jak wam się podobają? Nagrywam filmiki z lotu ptaka, no bo Maciek wszystkie ujęcia robi z dupy. Niewiele ponad 10 km. My jesteśmy w pierwszej części, ale na razie mi się bardzo podoba. Ale mam trochę czasu, żeby podzielić się z wami informacją trochę o Aubergenach, których jeszcze niedawno tak naprawdę wrzucałem wszystkich do jednego worka. Ale przed kolonizacją właśnie białego człowieka było tutaj parę set państw, ponad 200 języków, całkowicie zazwyczaj różniących się ze sobą, że oni nie mogli się ze sobą łatwo dogadać. Mieli też między sobą wojny, prowadzili, no ale przyszedł biały człowiek, no i zrobił porządek, można powiedzieć. Populacja wtedy wynosiła prawdopodobnie, nie da się tego oszacować, ale parę milionów. W 33 bodajże roku XX wieku spadła do zaledwie 65 tysięcy, ale trochę się już odbudowała i można szacować, że obecnie w Australii żyje około 500 000 aborygenów. Aborygeni mieli tu swoje państwa, co nie do końca jest prawdą, gdyż kłóci się trochę z naszą definicją słowa państwa. Ich struktura administracyjna to tak naprawdę byli ludzie i była starszyzna, ale żeby zostać takim starszym plemienia, to trzeba było być, po pierwsze trzeba było być starym, po drugie trzeba było być w miarę ogarniętym, w miarę mądrym i trzeba było czegoś osiągnąć w życiu, nie wiem, wynaleźć bumerang albo złapać odpowiednią ilość kangurów w swoim życiu, także nie każdy starszy był starszy. Maciek, ciekawostka? Mi się podobało. To dobrze.
miejsce, w którym Uluru właśnie wypluwa wodę. Jest źródełko, jest plaża. Także skończyliśmy naszą przygodę z Uluru, złapaliśmy stopa, jedziemy teraz na Kings Canyon. Jesteśmy na rozdrożu dróg, właściwie już tutaj mało co jeździ. Spotkaliśmy Polaka z dziewczyną ze Stanów, których poznaliśmy w Cuba Pidi, jakoś tak się nazywało. Tam stoją, łapią stopa, więc my już szans właściwie nie mamy żadnych, będziemy znowu spali gdzieś w buszu. No ale jutro mamy nadzieję, uda nam się pokazać Wam też, jak ten Kings Canyon wygląda. Jak papierosek? A, smaczny. No to dobrze. No i tak tu, o, rozbijamy właśnie namiot. Słoneczko zachodzi. Tam rozbijają się nasi znajomi. Rozpalamy zaraz jakieś ognicho. No i tyle, a jutro jedziemy dalej. Proszę Państwa, to jest sztuka aborygeńska, czarna płachta, napaćkany białym korektorem. Cena za ten obraz $11,800. Widzicie tego zwierzaczka, futrzaka? Lokalny zwierzak, nazywają go Mala, a tutaj? Możecie zobaczyć z jego kupy robią papier i pocztówki. No, pocztówka taka zaczyna się od $20, no ale trochę gówniana, ale może ktoś się skusi. Mariusz, no? Ktoś chyba tutaj wyrzeźbił twój portret. No nie dziwię się. Ale przyznaj, odwzorował? Pokaż, uśmiechnij się. No odwzorował, 1:1.